Dzień dobry. Co troszeczkę mnie zdziwiło, mamy w Szczecinie dyskusję o stolpersztajnach. Stolpersztajny to dosłownie kamienie, o które się potykam, czyli forma upamiętnienia przedwojennych żydowskich mieszkańców domów, kamienic i miast w różnych miejscach Europy. Nie będę się wdawał w szczegóły, dlaczego ta dyskusja rozgorzała w Szczecinie, jest to wszystko do sprawdzenia w internecie, ale z racji tego, że troszeczkę zawodowo, a troszeczkę z powodu doktoratu zajmuję się kulturą żydowską, więc chciałbym Was dzisiaj zabrać w dwa miejsca w Szczecinie niezwykle ważne dla tej historii. Mam nadzieję, że skłonią nas wszystkich do troszeczkę pogłębionej refleksji. Zapraszam. Zbliża się powoli letni wieczór, a my idziemy pod górkę ulicą Dworcową, czyli kawałeczkiem miasta, który ostał się z ruiny. Przed nami monumentalny czerwony ratusz, miejsce po pomniku Stediny, grupa dawnych budynków niezwykle ciekawych, może jeszcze kiedyś będzie okazja się przy nich zatrzymać, i gmach Biblioteki Książnicy Pomorskiej. Obok niego drzewa i taki trochę zaniedbany skwer, i to właśnie tam kierujemy swoje kroki. Ponieważ jesteśmy w temacie upamiętniania, najpierw przyjrzyjmy się tablicy, która tutaj wisi. Pamięci gminy żydowskiej istniejącej w Szczecinie od 1812 do 1940 roku. W tym miejscu stała wspaniała synagoga spalona przez nazistów 9 listopada 1938 roku. Zimą 1940 roku ostatni Żydzi szczecińscy zostali wysłani na Marsz Śmierci na Wschód. Ci, którzy przeżyli, zostali zamordowani w obozie koncentracyjnym w Bełżcu. Historia Żydów w Szczecinie sięga oczywiście czasów średniowiecznych, natomiast gmina żydowska powstała w 1812 roku, tak jak mówi to tablica. W 1873 roku w miejscu, w którym się znajdujemy, wmurowano kamień węgielny pod nową synagogę. Nowa synagoga była synagogą reformowaną. Od początku XIX stulecia u Żydów narodził się ruch oświeceniowy nazywany Haskalą, właśnie żydowskim oświeceniem. Postulował on emancypację poprzez częściową asymilację kulturalną, edukację, a także na jego kanwie wyrósł nurt reformujący żydowską liturgię. To właśnie wtedy do synagogi wprowadzono organy, zbiorowy śpiew, znacznie skrócono nabożeństwa, a także wprowadzono języki narodowe. Brzmi znajomo? Można powiedzieć, że część z nich było wprowadzonych na wzór chrześcijański, ale to bardzo duże uproszczenie. Niemniej plac, na którym się znajdujemy, ten skwer, a właściwie ta pusta przestrzeń miasta, stała się od tego momentu żydowskim ośrodkiem kultury, myśli i najważniejszym punktem tej społeczności w mieście. Ja nie jestem historykiem, ale jeżeli dobrze odczytałem wszystkie zdjęcia, a także umieściłem perspektywę na mapie, to powinniśmy właśnie patrzeć na miejsce, w którym stał Aron HaKodesh, czyli święta szafa, miejsce w synagodze do przetrzymywania zwojów Tory. Ja natomiast powinienem stać dokładnie na środku domu modlitwy, natomiast po przeciwległej stronie mielibyśmy widok na galerię dla kobiet, miejsce dla chóru oraz potężne organy. Nowa synagoga w Szczecinie, tak jak każda synagoga reformowana, była miejscem życia kulturalnego. Gmina żydowska zamawiała utwory u najświetniejszych kompozytorów swoich czasów, tak więc wydarzenia, a zwłaszcza koncerty muzyczne czy oprawa liturgii, które się tutaj odbywały, na pewno były na najwyższym poziomie. W internecie możecie także znaleźć zdjęcia i zobaczyć, że synagoga była pięknie zdobiona, a jej wnętrze robiło wrażenie. Aż trudno uwierzyć, że w tym miejscu nie został nawet kamień na kamieniu. Jeżeli zainteresowała Was muzyka nowej synagogi, to koncert przypominający właśnie te utwory odbywa się co roku w ramach Dni Muzyki Żydowskiej w Szczecinie, które organizujemy we wrześniu. W tym roku koncerty zostaną przeniesione do internetu i już dzisiaj mogę zaprosić na ich transmisję 19 i 20 września.
Natomiast inne wydarzenia o tematyce żydowskiej organizuje Muzeum Narodowe w Szczecinie w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej, ale przede wszystkim należałoby wymienić Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce. I to właśnie podczas jednego z wydarzeń organizowanych przez TSK Żyd dowiedziałem się o historii miejsca, do którego właśnie chciałbym Was zabrać. Z miejsca, w którym historia przedwojennych Żydów w Szczecinie zapisała swój najświetniejszy rozdział, pojedziemy w miejsce, gdzie ta przedwojenna historia się skończyła. Udajemy się na miejsce przedwojennego dworca wrocławskiego. Za mną znajduje się gmach zarządu portu Szczecin, Świnoujście. Dookoła rozciągają się już tereny portowe, natomiast dochodzę do miejsca, w którym kiedyś znajdował się placek przed dworcem, a ten budynek, który za mną widzicie, to jeden z budynków, który właśnie w tym miejscu stał. Dworzec był dokładnie tu. I tak jak w przypadku synagogi jest tabliczka, tak w przypadku dworca wrocławskiego nie ma zupełnie nic. W nocy z 12 na 13 lutego 1940 roku została przeprowadzona deportacja szczecińskich Żydów. Była to pierwsza deportacja Żydów z terenu ówczesnej III Rzeszy. Niemcy chcieli sprawdzić, jakie będą reakcje. Ponieważ reakcji nie było, zaczęto deportację w innych miastach. Wszyscy szczecińscy Żydzi, a w tym czasie w mieście pozostało około 1100 osób, zostali nocą wyciągnięci ze swoich domów i przywiezieni dokładnie w to miejsce, gdzie 24 godziny oczekiwali na transport. Większość z nich nigdy więcej już nie zobaczyła Szczecina. Z 1100 osób przetrwało do końca wojny prawdopodobnie tylko 19. Jeżeli chcecie poczuć ciężar tych liczb, to popatrzcie na listę swoich znajomych na Facebooku. Większość z nas ma właśnie około między 1100-1500, może 2000 osób. Wyobraźcie sobie, że spośród tych wszystkich ludzi, których często poznawaliście przez całe życie, w ciągu kolejnych 5 lat przeżyje tylko i wyłącznie 19 osób. Ktoś może oczywiście zapytać, i zresztą to pytanie pada również w dyskusji o Stolpersteinach w Szczecinie, dlaczego zajmować się historią żydowską? Mamy przecież wystarczająco dużo tematów. Mamy kilkaset lat historii miasta do ponownego odkrycia, mamy wciąż dokumentowaną i cały czas zaskakującą historię niemieckiego Szczecina, mamy skomplikowany okres powojenny, piękną kartę opozycyjną, o której jakoś niewiele osób mówi, no a także duży kłopot z czasami współczesnymi, które dostarczają nam chyba jednak więcej problemów niż odpowiedzi. Ale kto się zastanawia nad historią Żydów w Szczecinie i kto chciałby o niej porozmawiać, zachęcam do odwiedzenia miejsca po dworcu wrocławskim, czy spacerowania się wzdłuż tego toru, zwłaszcza w taki wieczór jak jest teraz. Ja myślę o ludziach, którzy tutaj stali, którzy czekali na transport i myślę o tym, co ja bym czuł na ich miejscu. Myślę, że oczywiście chciałbym jeszcze kiedyś wrócić do domu, ale także chciałbym, żeby kiedyś ktoś po latach wziął te nuty, o których mówiłem, może te teksty, te książki i odczytał z nich, że tutaj byliśmy, tutaj chcieliśmy coś zostawić i tutaj staraliśmy się, żeby świat był chociaż odrobinę lepszy. I myślę, że to jest dobre uzasadnienie dla tej historii. Mam nadzieję, że każdy z Was również znajdzie swoje. Do zobaczenia.